dzisiaj bardzo krótko dla tych, którzy chcieliby coś wiedzieć na temat jakości w nauce. Jakość w nauce na przykład występuje w kontekście przeciwstawienia ilości. Jakość, badania jakościowe w naukach społecznych, badania opinii społecznej, badania statystyczne są przeciwstawiane badaniom jakościowym i w tym kontekście występuje ta jakość bezprzymiotnikowo. Bezprzymiotnikowo także występuje w badaniach nad zarządzaniem, czy też w zarządzaniu jako dyscyplinie. Jakość oznacza przede wszystkim satysfakcję klienta, odbiorcy, usług itd. Będzie pan, pani zadowolona. To jest zawołanie, można powiedzieć, jakościowe, bo chodzi tutaj generalnie właśnie o to, badamy jakość produktu poprzez to, czy są zadowoleni z niego klienci. No ale, czy można podobnie mówić o badaniu, o jakości w nauce? Myślę, że zawsze powinniśmy mówić dobra jakość, czy też świetna jakość badań naukowych, czy też nauki jako takiej. Przy czym chyba trzeba byłoby jednak powiedzieć, że dobra jakość w różnych dyscyplinach może różnie wyglądać. Bo przede wszystkim, jeśli miałbym podać krótko, na czym zasadza się dobra jakość w nauce, to bym powiedział, że na trzech podstawowych rzeczach. Procedury. Rzecz jasna, te procedury występują w kontekście dochodzenia do prawdy, bądź przedstawiania tejże prawdy, bądź argumentacji za prawdą. Wszędzie tam występują procedury. I te procedury właśnie mogą bardzo różnie wyglądać w zależności od dyscypliny. Także tutaj wyraźnie byłbym mówił, że prawda w kontekście procedur może inaczej wyglądać także w naukach społecznych i inaczej w naukach przyrodniczych. W naukach humanistyczno-społecznych prawda i dochodzenie do prawdy wiąże się na przykład z autentycznością doświadczania, podmiotowego doświadczania. Natomiast w badaniach empirycznych chodzi o doświadczenie w znaczeniu empirii badań przedmiotowych. Tak bym krótko bardzo widział zagadnienie dobrej jakości w nauce. Chyba nie muszę dodawać, że tak rozumiana dobra jakość w nauce nie ma nic wspólnego z punktacją ustalaną przez urzędników.